Podczas pańskiej wypowiedzi padły słowa, że tematy tabu nie istnieją. Może pan się jakoś głębiej do tego odnieść? Tematy tabu istnieją niestety wciąż, natomiast ja chciałbym, żeby było ich jak najmniej, dlatego że mam takie przekonanie, że tabu często jest szkodliwe społecznie, bo jeśli się o pewnych rzeczach nie mówi, a nie daj Boże zamiata pod dywan, to czasem niesie to wiele, wiele zła, wiele szkód. I ja chciałbym, myślę, że w tym co robię, gdzieś tam moją motywacją jest to, żeby jednak obalać jakieś tabu i żeby otwarcie mówić o pewnych rzeczach. No bo dzięki temu jesteśmy w stanie w przyszłości wiele złych, niefajnych rzeczy uniknąć. I zabrzmiało to pewnie dosyć ogólnie, ale przekładając to na realny przykład, jeśli za temat tabu uznamy molestowanie dzieci i uznamy, że lepiej o tym nie mówić, bo to taki drażliwy temat, to być może sprawcy czegoś takiego, tego czynu, tego molestowania będą czuli się po prostu bezkarni. Jeśli natomiast z molestowania dzieci uczynimy temat powszechny, to być może taki potencjalny oprawca będzie wiedział, że jeśli się takiego czynu dopuści, no to natychmiast zostanie za to ukarany. Więc odwołując się do tego przykładu, mam takie poczucie, że tabu często jest szkodliwe. Stąd odpowiadając na twoje pytanie, raczej byłbym za tym, żeby je przełamywać. No tak, bo właśnie wychodzi pan poza te kanony takiego tradycyjnego dziennikarstwa, nie boi się pan ryzyka, nie boi się pan czegoś nowego i wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo, bardzo cenne, jeśli chodzi o dzisiejsze dziennikarstwo. A w ogóle skąd pomysł na taką scenerię 7 metrów pod ziemią, że to wnętrze, aranżacja wygląda tak, a nie inaczej? No, pomysł był bardzo prozaiczny i znaczy nie pomysł, tylko powód, dla którego wywiady odbywają się w takim miejscu. No ja po prostu chciałem coś zrobić oddolnie, samemu, a miałem takie, a nie inne możliwości. Mianowicie byłem w stanie kupić dwa krzesła w Ikei i no i trzeba było znaleźć jakieś odpowiednie miejsce, gdzie bez mega potężnych nakładów finansowych, których po prostu nie miałem, będę w stanie takie wywiady realizować i takie rozmowy prowadzić. Rozglądałem się więc za jakimś potencjalnym, neutralnym miejscem, wierząc, że to nie ono sprawi, że ludzie będą oglądali, tylko że sama rozmowa będzie tym czymś, że treść się obroni. No i pewnego dnia po prostu zaparkowałem auto akurat w tym garażu i tak popatrzyłem na tę głębię i sobie pomyślałem, ojej, jak gdyby tak zrobić coś mocno niekonwencjonalnego i gadać pod ziemią. I sobie szybko uświadomiłem, że to może, ta nazwa może mieć podwójne znaczenie, tak? Bo przez to, że jest to miejsce pod ziemią, to właściwie te tematy też czasem są takie wyciągnięte niemalże z podziemia. A później pojawiła się nazwa, która bezpośrednio nawiązywała do miejsca, bo właśnie na tej wysokości, na tym poziomie odbywają się te rozmowy. Dosłownie 7 metrów pod ziemią. Okej. Dziękuję bardzo za rozmowę i oczywiście gratuluję bardzo nagrody. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.